Brójce, wieś położona w województwie lubuskim, niespełna 1000 mieszkańców. To tutaj rozegrały się sceny niczym z filmu. Jak można przeczytać w mediach, dwóch mężczyzn ma postawione zarzuty zabójstwa na dwóch starszych kobietach. Zanim o tym, warto tutaj zaznaczyć, że sprawa jest w toku i wiele faktów jeszcze może ujrzeć światło dzienne. Udało mi się dotrzeć do jednego ze świadków będącego osobą spokrewnioną z jedną z ofiar. Przedstawiam wam fakty, które mrożą krew w żyłach. Zaczynamy. We wrześniu 2023 roku doszło do okrutnego zabójstwa 75-letniej kobiety. Do wyjaśnienia sprawy zostali powołani policjanci z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zabezpieczone ślady pozwoliły ustalić mordercę. Okazał się nim 19-latek Zbrójec. Na miejscu zostały znalezione dwa zęby należące do młodego człowieka. Wskazuje to na możliwość bronienia się przez starszą kobietę. Mężczyzna znał ofiarę doskonale. Mieszkał tuż obok niej. Jak możemy przeczytać w relacjach sąsiadów, chłopak pomagał sąsiadce w rąbaniu drewna czy w utrzymywaniu porządku na podwórku. Z ich relacji wynika także fakt trzymania w mieszkaniu sąsiadki narkotyków. Ta miała go wielokrotnie upominać i straszyć, że doniesie o tej sprawie na policję. Słowa okazały się prawdziwe i najprawdopodobniej był to główny powód morderstwa, choć to pozostawiam ustaleniom specjalistów. 19-latka powiązano z drugim zabójstwem, które miało miejsce między 12 a 15 lutego 2023 roku w miejscowości oddalonej o 3 km od Brójec. 82-latka z Łagowa została uduszona, a na jej ciele lubuscy policjanci zauważyli ślady duszenia i rany zadane tępym narzędziem. 11 stycznia 2024 roku został zatrzymany 17-latek, który miał dokonać tego okrutnego czynu wraz ze swoim o 2 lata starszym kolegą. Warto tutaj zauważyć, że w momencie mordu chłopak miał 16 lat. Obaj mężczyźni mieli dokonać kolejnego zabójstwa między kwietniem a czerwcem 2023 roku. Ofiarą miała być 88-latka z Brójec. Ich plan jednak się nie powiódł, gdyż, jak komentują mieszkańcy, kobieta nie była sama w domu, o czym nie wiedzieli mordercy. Hałas wywołany przez jej męża po prostu ich spłoszył. To nie koniec. Policja postanowiła zbadać wszystkie zgony mieszkańców Brójec oraz okolicznych wsi. Jak udało mi się ustalić, do zarzutów zabójstwa może dojść kolejne. Sprawa dotyczy śmierci niespełna 100-letniej kobiety, która umarła w lutym 2023 roku. I być może będzie to pierwsza ofiara mężczyzn. Pozostawione ślady na mieszkaniu kobiety w dniu śmierci bliźniaczo przypominały te z udowodnionych zbrodni. Były to otwarte okna, drzwi, furtka na podwórze oraz przesunięte meble. Oskarżeni mieli się przyznać także do tego czynu, a potwierdzić to ma zbadanie ciała kobiety. Według informacji podawanych przez policjantów, badane są także inne zgony starszych kobiet i wkrótce możemy poznać dalsze szokujące informacje. Jakie były motywy działania? Faktem jest, że mordu mężczyźni uczyli się na owcach, ćwiczyli duszenie i podcinanie gardła także na psach. W przypadku najstarszej ofiary celem był także pies, choć okazało się, że takiego na podwórku nie ma. Czy chodziło o kradzież? Mamy wiele sprzeczności w tym, co podają media. Jedne podają, że sprawcy dokonywali mordu w celu grabieży, drugie to negują. Warto zatem posłuchać świadków. Dziennikarze interwencji dotarli do informacji, że śledczy znaleźli sporo gotówki i biżuterii w domu ofiary z września 2023 roku. Osoby spokrewnione z jedną z ofiar także przyznają, że z domu nie zniknęły żadne oszczędności. Co zatem było motywem? W przypadku 75-latki wspomnianej na początku filmu motywem mogła być wiedza seniorki o fakcie posiadania przez 19-latka narkotyków i zgłoszenie to na policję. Statystycznie rzecz biorąc, jest małe prawdopodobieństwo, aby na tak małym obszarze znajdowało się dwóch psychopatów. Być może jeden z zabójców miał jakieś problemy z psychiką, a drugi, młodszy, był przez niego manipulowany. Być może to wszystko za sprawą skutków działania narkotyków. Być może to efekt jakiejś gównianej aplikacji w stylu niebieski wieloryb,
która na przykład w Rosji kazała użytkownikom krok po kroku podejmować różne zadania, aby na końcu dokonać skoku z wysokiego budynku. Według niektórych osób znających morderców, słuchali oni jakiegoś guru w mediach społecznościowych, który dokładnie wyjaśniał, jak doprowadzić do tego typu czynów. Być może ofiary kogoś sprawcom przypominały i motywem była chęć odpłaty za krzywdy. Z pewnością z biegiem czasu będziemy znać więcej faktów, a historia będzie niejednokrotnie opowiadana w podcastach typu Sceny zbrodni w RMF FM. Oczywiście zabójcom zostały postawione zarzuty zabójstwa i usiłowanie zabójstwa. Za takie przestępstwa skończy się zapewne wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności. Z biegiem czasu może się okazać, że konto morderstw będzie zaktualizowane. Jednak kara wyższa nie będzie. Jest to maksymalny wymiar kary. Według informacji medialnych starszy ze sprawców, będąc w więzieniu, miał odbyć próbę targnięcia na własne życie. Są osoby, dla których odpowiednim i sprawiedliwym wyrokiem dla morderców byłaby kara śmierci. W przypadku kary śmierci mamy skutek nieodwracalny, ale przypatrzmy się plusom i minusom. Wielu uważa, że jest to najbardziej sprawiedliwa forma zemsty na osobie, która sama wcześniej odebrała komuś życie. Takie rozwiązanie z pewnością przyniosłoby ulgę rodzinom poszkodowanym. Kara śmierci może pełnić też rolę prewencyjną. Możliwość wykonania takiej kary mogłoby być najlepszym odstraszaczem dla potencjalnego kryminalisty. Taki wyrok może też pełnić rolę ochronną dla społeczeństwa. Osoba popełniająca jedną zbrodnię może posunąć się do następnych. I to właśnie przed tym miałaby bronić taka kara. Kiedy przychodzi wymienić minusy, to chyba każdemu pierwsze, co przychodzi, to nieodwracalność skutku kary śmierci. Zobaczmy, że są sytuacje, kiedy to oskarżony odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności, podczas której okazuje się, że uwięziony został niesłusznie. W przypadku stracenia takiej osoby, błąd popełniony przez sąd byłby nieodwracalny. Kara śmierci jest uznawana przez wiele organizacji i społeczności międzynarodowych za naruszenie praw człowieka, w tym prawa do życia i zakazu tortur lub nieludzkiego traktowania. Jednak przypomnijmy też, że według praw człowieka każdy człowiek ma prawo do odmowy służby w wojsku, a jednak w Polsce za taki czyn może grozić od 3 lat pozbawienia wolności w górę. Kara śmierci pozbawia skazańca możliwości nawrócenia się, odbycia kary i resocjalizacji. Nie daje mu ona szansy na rehabilitację i poprawę, co może prowadzić do utraty potencjału odzyskania społeczeństwa. Wyobraźmy sobie małą wieś, w której giną osoby i sprawy nie są wyjaśnione. Taka sytuacja miała miejsce przez wiele miesięcy, zanim postawiono zarzuty mordercom. Każdy mógł patrzeć na drugiego jak na potencjalnego przestępcę. Z pewnością niemały problem stoi przed rodziną zabójców. Szczerze nie chciałbym być na ich miejscu. Wzrok sąsiadów, znajomych może być okrutny.